Znany jest już wykaz projektów, które zgłoszone zostały do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Na pierwszy rzut oka widać, że w naszym mieście może przybyć nam miejsc do czynnego wypoczynku, parkingów i dróg dojazdowych. Weryfikacja wniosków została zakończona. Na liście znalazło się 26 pozycji. Do budżetu zgłoszono 30 wniosków. 4 wnioski niestety musieliśmy odrzucić z powodów formalnych, polegających na tym, że jeden z wniosków, jego kwota w sumie opiewała kosztorysowo na więcej niż możemy zgodnie z regulaminem budżetu przeznaczyć na daną inwestycję. 3 pozostałe odpadły z powodu niezgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O głosy mieszkańców będzie walczyło 11 dużych projektów, 8 małych i 7 kulturalnych lub społecznych. Kosztorysy dużych inwestycji łącznie oszacowano na prawie 6,5 miliona złotych. Są zachowane już tutaj pewne tendencje, jeżeli chodzi o Suwalski Budżet Obywatelski, bo głównie mieszkańcy zgłaszają budowę parkingu, budowę dróg dojazdowych, budowę ścieżek rowerowych, ale też mamy pewne nowości, pewne takie ciekawostki, bo chociażby w jednym z dużych projektów jest zgłoszona renowacja parków w kompleksie pokoszarowym przy ulicy Pułaskiego, czy też budowa czegoś takiego, co nazywa się Suwałki Bike Park, czyli wyczynowego toru do jazdy na rowerze, który akurat miałby powstać przy suwalskich bulwarach. Małe projekty z kolei opiewają w sumie na około 705 tysięcy złotych. Jak zawsze place zabaw, ścieżki rowerowe. W 5. edycji budżetu obywatelskiego pojawiła się nowa kategoria – kulturalno-społeczna. Łączna kwota projektów zgłoszonych do realizacji w tejże kategorii to ponad 126 tysięcy złotych. W tych 7 projektach zgłoszonych z pewnością wyróżnia się festiwal związanej z muzyką Jana Sebastiana Bacha, czy też strefa chilloutu. Jest to propozycja zgłoszona przez Państwową Suwalską Szkołę Zawodową. Miałoby to polegać na tym, że zostałaby zorganizowana impreza, w trakcie której jej uczestnicy będą mieli w uszach słuchawki i przez te słuchawki będą słuchali muzyki i do niej tańczyli. Łączna wartość wszystkich projektów zgłoszonych wynosi ponad 7 milionów. To znacznie przekracza możliwości Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, mimo iż w przyszłym roku na jego wykonanie przeznaczono rekordowo dużo. 2,5 miliona złotych. Musimy zatem wybierać. Ale jeżeli chodzi o projekty małe i te projekty społeczne, jest duże prawdopodobieństwo, że większość z nich akurat będzie zrealizowana. Wnioski do realizacji wyłonione zostaną na podstawie głosowania mieszkańców Suwałk, które rusza jeszcze w tym miesiącu, 23 października. Potrwa do 7 listopada. Listę zwycięskich projektów poznamy 24 listopada bieżącego roku.